co u Was słychać? Ja jestem Bartosz i witam Was ponownie na kanale Samfan, a w tym materiale pokażę Wam, jak używać tego S Pena na Galaxy S22 Ultra. A dodatkowo przedstawię Wam najciekawsze wskazówki i sztuczki, abyście to Wy mogli tego S Pena lepiej wykorzystać. Ale żeby tak się stało, to musicie ten materiał obejrzeć do końca. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi materiałami w temacie produktów z rodziny Galaxy. No to co? Lecimy! Ok, poznajcie S Pena, który składa się z rysika, przycisku funkcyjnego oraz przycisku na górze, który nie ma żadnej funkcji poza umożliwieniem wyjęcia S Pena z obudowy S22 Ultra. A gdy już to zrobimy, to możemy natychmiast robić notatki po ekranie blokady. Jak spojrzycie w lewy górny róg, to mamy paletę kolorów, grubość rysika oraz gumkę. Ok, teraz przejdźmy do ustawień rysika. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy to przechodzimy do ustawień telefonu, następnie zaawansowane funkcje i tutaj znajdziemy zakładkę rysik S Pen. Drugi sposób jest szybszy, ale działa tylko gdy jest wyjęty rysik. To na ekranie widzimy pływającą ikonkę rysika. Gdy na nią klikniemy, to rozwinie nam się menu polecenia wskazywane. I tu na dole znajdziemy ikonkę ustawień i gdy w nią klikniemy, przejdziemy bezpośrednio do ustawień rysika. Ok, jak już tu jesteśmy, możemy zmienić sobie styl menu, ale przyjrzyjmy się jeszcze raz obecnemu. Jak widać, to menu zakrywa większość ekranu. Ale teraz przejdźmy do ustawień rysika i wejdźmy w zakładkę styl menu. Domyślnym ustawieniem jest standardowy, ten, który Wam pokazywałem. I zmieńmy go na menu kompaktowe. Jak widzicie, teraz więcej na ekranie widać, a jak nie pamiętacie nazwy skrótu, to wystarczy, że najedziecie rysikiem na ikonę, nie dotykając jej, a wyświetli Wam się nazwa. Podwójne dotknięcie otwiera notatnik, więc aby szybko otworzyć nową notatkę, wystarczy, że przytrzymamy przycisk na naszym S Penie i dwa razy dotkniemy ekranu. Jak już jesteśmy w notatniku, kliknijmy naszym S Penem na tryb rysika. Wybierzmy sobie jakiś i dodajmy sobie do ulubionych, klikając na gwiazdkę. Następnie dodajmy kolejny, jeszcze jeden. I teraz tu, gdzie mamy ikonkę ołówka z gwiazdką, mamy listę dodanych ulubionych rysików. I teraz, gdy oddalę rysik od ekranu, klikam na przycisk na S Penie. To przełącza mi na kolejny ulubiony rysik, który sobie ustawiłem. A gdy chcę szybko coś wymazać, to przybliżam do ekranu i przytrzymuję przycisk. Jak widzicie, pojawia się ikonka gumki i wystarczy teraz, że dotknę, co chcę wymazać. Klikając na gumkę, możemy wybrać tryb wymazywania. Czy ma to być wymazywanie całego elementu, czy tylko obszaru, gdzie dotkniemy. Możemy również wymazać jednym kliknięciem wszystko, co namazaliśmy. Zrzut ekranu jest funkcją, z której często korzystam. A co jeśli potrzebuję tylko fragment ekranu zapisać? Wtedy muszę wejść w edycję i wybrać proporcje, jakie mnie interesują, co przekłada się na dużą ilość ruchów. A teraz pokażę, jak to zrobić szybciej dzięki funkcji tego S Pena. Więc w menu poleceń wybieramy inteligentny wybór. Zaznaczamy obszar i tyle. Szybko, prawda? Możemy go sobie od razu zapisać bądź przypiąć do ekranu. Dla przykładu mam tu ofertę S22 Ultra 128 GB ze strony Samsunga. Zaznaczę obszar z ceną i teraz przypnę do ekranu. Jak widzicie, mogę tym zdjęciem manewrować po ekranie. A teraz przechodzę do innego sklepu i mogę sobie porównać ceny, patrząc na obie jednocześnie. Dzięki rysikowi znacznie szybciej możemy tłumaczyć fragmenty, które nas interesują. Wystarczy, że włączymy funkcję tłumacz. Najedziemy na fragment, który nas interesuje i tłumaczenie mamy tuż nad zaznaczonym tekstem. A gdy w zaznaczonym tekście będzie podana kwota w obcej walucie, to wyświetli nam się dodatkowo przeliczenie na złotówki. Funkcja również bardzo dobrze działa na zdjęciach. Wystarczy najechać na interesujący nas fragment i bez potrzeby otwierania osobnej aplikacji do tłumaczenia zdjęć. W razie potrzeby możemy skrócić bądź poszerzyć fragment. W tym przypadku nawet przeliczył cale na centymetry.
A co powiecie na pisanie w kalendarzu? Pozwólcie, że Wam pokażę. Otwieram menu poleceń, otwieram pisz w kalendarzu i mam teraz możliwość pisania w moim kalendarzu. Mogę również dostosować styl rysika, zaznaczyć ważne dni, a w razie potrzeby powiększyć pole nawet o 400% i jak wyjdę z kalendarza, to nic nie znika. Cały czas jest to w kalendarzu, dopóki tego nie wymarzę. S Pen może również przydać się podczas fotografowania. Wystarczy, że przytrzymam guzik i włączy nam się aparat w telefonie. Gdy najedziemy na ikonkę rysika, nie dotykając jej, wyświetli nam się lista gestów, jakie możemy wykonać w danej aplikacji. I przykładowo w aparacie jedno kliknięcie zrobi zdjęcie, podwójne przełączy aparat na przedni bądź tylni, a gdy przytrzymamy i zrobimy gest w prawo bądź w lewo, możemy przeskakiwać od tryby aparatu. A gdy chcemy przejrzeć zrobione zdjęcia, również możemy za pomocą gestów przewijać w przód i w tył. Jedno kliknięcie przewija zdjęcie do przodu, a dwa kliknięcia do tyłu. A czy wiesz, że telefon można odblokować rysikiem? Przejdźmy do ustawień rysika S Pen. Zaznaczmy odblokuj za pomocą rysika S Pen. Nie miejcie obaw przed tym, że niepowołana osoba odblokuje Wasz telefon rysikiem, bo teraz, gdy zablokujemy telefon i klikniemy guzik funkcyjny na rysiku, to za każdym pierwszym razem po wyjęciu rysika z obudowy musimy odblokować telefon w normalny sposób. Lecz każdy kolejny będziemy mogli odblokować za pomocą rysika. Więc pamiętajcie, aby po skończonym użytkowaniu rysika włożyć go z powrotem do obudowy Waszego Galaxy S22 Ultra. A co się stanie, gdy zapomnimy wsadzić z powrotem rysik do telefonu? Niczym się nie przejmujcie. Telefon nas poinformuje o braku rysika w obudowie. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Nie przedstawiłem oczywiście wszystkich funkcji rysika S Pen, ale wybrałem te najciekawsze według mnie. Jeżeli materiał się Tobie podobał, to możesz mi to wynagrodzić w postaci łapki w górę, za co z góry bardzo dziękuję. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Ja się już z Wami żegnam, mówił Bartosz. Cześć.